Kiciński. Teraz nie dał rady zatrzymać tej akcji. Konieczny, dobrze, Cole Porter i gol! A więc to jest pierwsza bramka tego meczu. Bardzo ładnie, bardzo szybko rozegrany ten atak przez podopiecznych trenera Ryszarda Wieczorka. Za chwilę zobaczymy sobie to powtórce, no ale jak widać po reakcjach publiczności podobała się ta akcja. Grzegorz Bonin świetnie wychodzi. To, o czym Jacku mówiłeś, te zagrania na pamięć. Bez przyjęcia, bez zastanowienia, bez oglądania się za siebie. Zobaczmy raz jeszcze. To jest ostatnia już faza akcji i gol zdobyty przez Grzegorza Bonina po podaniu Marcina Robaka. Bardzo dobre zagranie w tempo, uniknięcie spalonego. Tutaj sam na sam już praktycznie bramkarz Widzewa nie miał tutaj szans na obronę praktycznie. Bardzo mądry strzał w długi ruch bramki. Piłka podniesiona nad nogami bramkarza. Raz jeszcze powtórka bramki Grzegorza Bonina. Jak będziemy mieć troszeczkę czasu, ja chciałbym jeszcze, żebyśmy tak poglądowo, szkoleniowo zobaczyli tę akcję wcześniej od linii środkowej boiska, bo to było naprawdę imponujące, że tak